Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, jest ze mną JJ. Cześć! I zaczynamy 31 odcinek z No Jam Rush. Moi drodzy, pod ostatnim odcinkiem zostawiliście tylko 325 łapek. Mamy nadzieję, że tym razem będzie ich o wiele więcej. Dobijcie 400! O! Taki challenge! Umówmy się na to, że dobijamy 400 łapek i w kolejnym odcinku będzie robiony giveaway na 80 gemów. Dobra, część organizacyjną mamy za sobą, to teraz przejdźmy do sprawdzenia waszych fanartów. Zobaczmy, co tam namazaliście. Okej, także pierwszy fanart został nadesłany przez Android Play. Android Play. Jest to Hog Rider. Jest to Hog Rider. Na śwince. Na śwince. Z ładnym podpisem. Nie, trochę napisane jest Hog... No a tak. Hy to jest Hy, aha. Hog Rider, no dobra, no. I jest bardzo wściekły ten Hog Rider, jak widać. Podobny jest do tego z drużyny G? Tego murzyna z tymi łańcuchami. Troszeczkę podobny. Może. Moi drodzy, ja daję 5. Też daję 5. Mocne 5, lecimy dalej. Pamiętaj, że kredką rysuje się w jedną stronę, tak? Tak, tak, właśnie. Tak to jest najcenniejsza rada, jaką Justa mogła wam udzielić. Kolorujcie tylko w jedną stronę. Następny fanart. To była siostra Eltara, której coś się zepsuło i te fanarty jej nie dochodziły, ale tym razem doszedł. Jest By to... Camilla, to chyba jest princeska. Znaczy, no to jest princeska, to ona wygląda jak Królewna Śnieżka bardziej. Ale stwierdziliśmy, że być może princeska z Clash Royale, ale przebrana w ładną sukienkę. Dokładnie, mi się podoba, mogę dać jako princesce 9. Ja też daję 9. Dlatego, że nie wiem, czy to jest princeska, czy po prostu... Królewna Śnieżka. Królewna Śnieżka. Okej, jedziemy dalej. Trzeci fanart od Eltara. Eltar. JJ-ka. Kurde, jakie cłok, ja chyba na dyskotece jestem. No chyba tak. No ma w sumie energię ten obrazek, ma energię. Trochę mam zeza. Okulary na włosach. No kiedy kolorowy... Kiedy ty siedziałaś w okularach na głowie? Nie wiem, właśnie. No, może po prostu gdzieś z Instagrama? Chyba tak. Także zapraszamy na Instagrama i Snapchata. W opisie tego filmu macie nasze Instagramy i Snapchat. No ja daję takie... 7. No dobrze, ja dam również 7. Bo się namazałeś mocno. Mazakami. Okej, okay. Kolejny fanart. Eddie Player. Eddie Player. O. Sparki. Sparki. No, z plasteliny. Mam nadzieję, że to jest autorskie, a nie skradzione gdzieś w internecie. No, jestem w stanie uwierzyć, że to jest autorskie. Ja tak samo. Mogę dać za to, że takie twórcze, plastelina, no 7. To ja dam 8. A co? To pięknie, pięknie, ładnie, Justa, wychodzisz przed szereg, się tak wyłamujesz. Kolejny fanart został nadesłany przez Krystiana Karzana, tak? Chyba mi dobrze podyktowałeś. Chyba tak. Inferno Dragon. No, standardowy Inferno Dragon. Standardowy Inferno Dragon. No. Kredeczką. 5. 6. No i lecimy dalej. Przedostatni już, tak? O, co tak słabo w tym tygodniu? Przedostatni od Orzeszka. By Shumix. No, od Shumixa. Dla JJ Farela. Daj ta łapę i suba. Dokładnie, daj ta łapę i suba. Przypominamy o łapeczkach. Dobijamy 400. I Delog. W dzwona walni, tak. Skrzynka. 10 tysięcy subów Gaming with Farel. Jeszcze jednego zera zabrakło. Tak jest. No, mocne 4. Za to, że to zobacz, jak tu pokolorowałeś, chamie. No ładniej trzeba kolorować, trzeba się przykładać do fanartów. No ja też daję 4. No i ostatni fanart od... Adriana Pyrka, Pyrkensa, Pyrkunia. Ten to się namazał, zobacz, znak wodny jest, jest Adrian Pyrek. No, JJ-ka jak malowana. Trochę mam wielki nos. I krzywe brwi. Ale tak poza ale tym. Ale ogólnie no to dobrze. No. I złote kończyki miałam, a nie zobacz, ile musiał ruchu wykonać nad garstkiem, żeby to wszystko tutaj tak ładnie jak pomalować. Jak ja nawet te pojedyncze włoski odstają. Tak. Nawet paznokcie miałaś te białe, widzisz? No. Teraz już masz inne. No ładnie, no daję 9. Ja również daję 9. To by było, moi drodzy, na tyle z waszych fanartów. Teraz przejdźmy do openingu skrzynek.
co? Justyna, czyń swoją powinność, otwieraj skrzyneczki. Okej, okay, silverki na szybkości. Heal miniony, super miniony sobie requestuję cały czas, ponieważ chcę je podnieść na poziom chyba 9 już tutaj na tym koncie. Lub 10, zaraz sprawdzimy. Gold, Valkyria. No okej, okay, nieźle. Nawet git, tutaj też jest free chest. Free chestik. Knight, fajnie. Knightik. Tu już nic nie ma. Co mamy tu zrobić? Dać 40 kart do klanu i grać 1 na 1 jeszcze raz. No i super, będziemy mieli 10 gemów. Sprawdź, co jest w sklepie. Co my tu mamy? 10 gemów. Pewnie gemuszki za darmo. Gem zawsze spoko. Na propsie. Giant. Chyba na razie odpuścimy Giantika. Knightik, muszkieterka, rakieta, Tesla. Czy coś kupujemy? Nie, dajmy, donatujmy karty w klanie. Donatujmy karty w klanie. Nie ma nic. A, no to otwieramy ostatniego klanczesta. Wow. Będzie w końcu to ostatni ten klanczest? Tak, to jest na pewno ostatni teraz klanczest. Mam nadzieję, że spadnie legenda. 1620 golda standardowo. Goblin Gang, 6 tylko kart, dobrze idzie. 22 kamony, również dobrze idzie. 31 knightów, dobrze idzie. Wiesz, że jest szansa na legendę? Moim zdaniem jest szansa na legendę. Lecimy dalej. Kanon, 129. Kurde, ale się tak zabłyszczało, że myślałam, że to legenda. Ja tak samo i takie słabiutkie karty się sypały, że byłem pewny, że będzie legenda. No. Może epic jakiś spadnie, chociaż fajny. Ram. Matko kochano, dziękuję ci klanczeście, że cię usunęli. No. Może okay. Teraz będzie coś lepszego. Moi drodzy, wczoraj nie mieliśmy czasu nagrać odcinka. No niestety. Ale Farel wziął, zalogował się na konto i mówi, no coś czuję pismo nosem, że trzeba otworzyć skrzyneczkę. I tak sobie zaglądam do sklepu i zostało 12 minut oferty. Za 500 gemów była do kupienia skrzynka. Farel ją kupił i zgadnijcie, co spadło. Tum, tura, tum, tum, tum. Jest to! Ice Wizard! Ice Wizard! Nieszczęsny, moim zdaniem najgorsza legenda. A jak wy sądzicie, napiszcie w komentarzu, czy byście cieszyli się z tej legendy. A więc tak, dzisiaj zagramy chyba Justyna pierw deckiem z lawą, co nie? Ponieważ. Lavalun? Ponieważ mieliśmy to zrobić w poprzednim tygodniu, ale wyskoczył nam Touchdown Challenge i go graliśmy. Niestety, bo nie lubię touchdowna, więc dzisiaj przetestujemy ten deck. Mi się wydaje, że deck jest w miarę spoko. Minion Hordę podniesiemy, bo ona naprawdę nam się przyda w tym deku. Okej. Okay. No problem, my friend. Chciałbym bardzo mieć jeszcze do tego deku Lumberjacka, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ale nie. Jednak Goblin Gang, na razie go nie ulepszamy, zostawmy sobie na 9. To co? Zaczynamy? Faral może pierwszy. No dobra. Let's play. Electro-Wally. No cóż, mamy lawkę. Aha. Będzie ciężko z tą lawą, bo ja to tak średnio nią potrafię grać. Chyba musicie lecieć. Nie, nie wiem. Nie, muszę zrobić tego. Poczekać. Taką przyjmie wierzę, no. Tak, tylko to zrobić. Inaczej nic innego tutaj nie wyczarujemy. Przykro mi bardzo. Tak jest, no. Misklik na początku, może nie misklik, za szybko. Ta karta była wyrzucona. Dobrze. Balonik pięknie gasi, lawa tankuje. No chyba sobie. Nie, on nie odpuścił, nie odpuścił, spokojnie. On przecież. Gdzie te miniony poleciały? Wróćcie się, chamy. Jeden moment. No bo zabijały goblinki. No dobra, ale to te gobliny to tam. Nie były dla nich. Co? Przygasimy to fireballem, czy poczekamy? Poczekamy nie, na balona chyba, zaraz co? Zaraz wyrzuci balona, nie? Trzymaj chyba fireballa i... Nie. Będzie to już odwali, wierzę. Tak, dlatego już to odpuściłem. I zróbmy teraz tak. Niech ten wizard sobie bije tą lawę. Mam nadzieję, że się nie odwróci. Na szczęście się nie odwrócił. Teraz co on rzuci? Strzałki. Oddajemy jeszcze Goblin Gang na szybko. Do zadymki, do zadymki. Aha, hop tu nic nie zdziała. Hop chyba nie zdąży. 3-2. No, powiem tak. Chyba Tombstone będzie zmieniony na coś innego. Co myślisz? Tak? No co? Może na Ice Wizarda? Nie, dobra, to lepiej nie kombinujmy. Zagrajmy jeszcze raz tym samym deckiem. Collect. Mieliśmy karty przydonatować. Nikt nie prosił o kartę? No nikt.
Tutaj nic nie rób. Mamy dużo osób do zaakceptowania. Również chciałem zaprosić was do klanu Farel Team 1, Farel Team 2 i Farel Team hashtag 3. Teraz leci JJ-ka. O Boże. Ogień. To będzie dramat. Czemu? Mi się wydaje, że dasz radę. I to jest odwieczny problem w deku z lawą. Czy rzucić pierwszy kartę, czy nie? Bo zazwyczaj jesteś kontrowany wtedy. Też o, lawa na lawę. Dobra. Teraz jak lewa doleci do mostu i przejmie ją tower, rzuć balona. Jeszcze nie, bo balon wyprzedzi lawę. Ale możesz już ją trzymać, tą kartę. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz, dobrze. I teraz tak. Minion strzałeczki, dobrze. No nie, nie do końca. Ale dobrze, że chociaż nam pięknie, zapa oddał. Co z tą Walkirią? Dobrze, miniony biją Walkirię, pięknie, tam tower usiadł. Super, Inferno Dragon również został spuszowany. Nie ma sensu, zostaw, odpuść, okej. I teraz musimy się chyba zabezpieczyć, co nie? Dajmy jakiegoś tombstone. Dobra, poczekam, jak on jest z eliksiru. Tak, oczywiście. Niżej troszeczkę go daj. O, w ten sposób. O, ma lawkę na Walkirii. Też będzie miał z pewnością balona, bo lawa bez balona chyba słabo, co nie? Witchka, kurczę. Nie, miałaś... Już to zrobiłam. Czemu nie na trójkę? No dobra, to spróbujemy tak to rozegrać. Fireball musisz oddać, tak, obowiązkowo w witchkę. Inferno Dragona tam... No nic nie zrobisz, bo ci witchka spuszuje. Miniony? No a jak? I teraz nie masz czym się bronić, teraz Inferno Dragon ci spuszuje. Dobra, udało ci się jeszcze w miarę. Tutaj nic nie gaś, to zostaw, to się wszystko wyjaśni. I teraz musisz dostać balona z lewej strony i trzymać na tym strzałeczki. Czemu tym stąd, nie balon? No gdzie? No przecież łyczka jest. No ale balonik by doleciał. Widać, że lawą nie umiesz grać. Tu się skleja combo. To się nie patrzy, że łyczka idzie. I przegramy niestety chyba to. No tak, żebym myślał właśnie. Strzałki, dobrze. Łyczka i tak nie zginie od strzałek. Balonik. Nie, nic balonik nie dał ci. Mówiłem? Nie tu, lawę dawaj na trójkę od razu już, ładuj. Tak, i do tego balona. Z prawej, dobrze, mocno. Na to, miniony. Dobrze. Goblin Gang jeszcze do... Dobrze, balonik doleciał. Jakiegoś fireballa, jakiegoś kontrującego, strzałki, coś, JJ! Kurde! Mówiłem! W lawie zawsze lećcie na trójkę, nie róbcie dwójki, bo to jest największa głupota. Okej, w drugim deku zagramy, zamiast Tombstone'a damy Mega Minionka. I zobaczmy, jak nam pójdzie. Persian Warrior. No to co? 10 poziom, my 9. No i zobaczmy. No, wiedziałem, że tak się zdarzy. Jeszcze rakieta, no pięknie, dziękuję ci bardzo. Okej. Beauty. Hog Rider na rakiecie latający. Będzie ciężko. Dobra, to teraz zagramy sobie balonik. Balonik. Aha, balonik sobie poleciał jak na Inferno Tower. No dobra. Bardzo fajny jesteś w baloniku. Nie sądziłem, że mogę tak na tobie dzisiaj polegać. No i nie doleciał. W sumie to tylko 4 poziom balonika, więc czego tu bardziej oczekiwać. I on znowu rzuci rakietę pewnie. Myślisz? Nie rzucił. Dobra. Odpuścił, ale ma Wizarda w deku. No nic, poczekajmy. Zróbmy tak. Raz, dwa, dobra, udało się.
Ma Inferno Tower. Więc najlepiej by było zagrać jakieś coś naziemnego, może... Nie, miniony. Miniony stay. Tylko, czy miniony zdążą? Strzałeczki, dobrze. Miniony, puszujcie sobie tam delikatnie. Aj, on ma jeszcze hordę. No i ta lawa nic kompletnie nie zrobi teraz. Kompletnie nic, a nie mieliśmy strzałek i tak. Dobra. Tam się broń. Tutaj horda. Rzucisz się ty Goblin Gangu w końcu? Wyskoczysz na tą mapę? Ale spuszował. Masz szybszy o wiele dek od nas. Dobra, damy lawę, zdąży? Lawa wyszła, zdążyła w miarę. Dobra, zagrajmy balona. Zagrajmy w tym momencie balona. Może on zdąży zgasić. Zdążył, dobrze, teraz mamy strzałki. Co, na trzy będziesz musiał lecieć? No przecież zawsze się gra na trzy. Wtedy najłatwiej do tego combo. Czy zginie ten wizard? Dobrze, wizard zginął. Czy coś rzuci na to wszystko? Nie, on ma jeszcze skarmi w deku. No, 10 sekund to nie zdążysz. Coś. Ciężko, ciężko. Czemu nam prędzej Hograidera nie generowało, go teraz? Rocket. Dobra, kolejny luz. No niezła, niezła lawa. A więc tak. Powiem tyle. Wszyscy przeciwko lawie potrafią grać. Jeszcze jak ona dostanie dodatkowo nerfa w przyszłej aktualizacji, czyli prawdopodobnie 25 kwietnia, i zabiorą jej chyba 5% HP, to już całkiem nie będzie się opłacało grać. Dobra, moi drodzy, ten deck tak naprawdę się sprawdza, tylko wiadomo, te karty nie są jeszcze ulepszone. Ten balon na czwartym poziomie jest bardzo cienki, cieniutki. Teraz przejdźmy do losowania zwycięzcy z poprzedniego tygodnia na 80 gemów. Tak jest. Jedziemy. Jaki był hashtag? Touchdown Challenge? Tak, tak. Hashtag Touchdown Challenge. Lecimy losować. A więc tak, moi drodzy, komentarze wszystkie zostały wczytane. Justyna, losuj. Uwaga. Tum, 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 tum. Zwycięzcą został Matis! Super, gratulacje wariacie. Napisz do mnie na gamingwithfarel@gmail.com, a ja ci doładuję 80 gemów. Moi drodzy, bawimy się dalej. Pamiętajcie, żeby zostawić pod tym odcinkiem 400 łapek, a wtedy w następnym odcinku zrobimy kolejny giveaway. My dziękujemy jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Yo.